Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, serdecznie Was witam. W miesiącu październiku od razu zdradzimy sekret. Okładka najnowszego opiekuna. Orzeł, biały orzeł, nie z czekolady, nie orzeł morze, morzeł orzeł, tylko biały w koronie, nasze godło państwowe. Miesiąc listopad jest miesiącem, w którym obchodzimy nasze święto niepodległości, w którym w sposób szczególny celebrujemy nasz patriotyzm. Myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że mamy ostatnio sporo takich tendencji dziwnych, trudnych do zrozumienia, w ramach których próbuje się patriotyzm oderwać od katolicyzmu. Są takie w Polsce środowiska, które bardzo boli to, że polski patriotyzm to jest Bóg, honor i ojczyzna. I tego Boga jakoś tak za bardzo nie mogą ścierpieć w tym polskim patriotyzmie i są różne ruchy, tendencje, żeby jakiś taki patriotyzm niekościelny, niekatolicki, może wręcz bezbożny, wyhodować. My jesteśmy za tym prawdziwym naszym patriotyzmem, który od zawsze właściwie jest złączony z naszą wiarą, dlatego dzisiaj chciałbym Wam polecić artykuł na temat Roty i jej twórcy. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrzeć mowy. Polski my naród, polski ród królewski, szczep piastowy, nie damy, by nas gnębił wróg. Tak nam dopomóż Bóg! I właśnie my tego Boga chcemy mieć wszędzie, chcemy Go mieć również wtedy, kiedy obchodzimy nasze narodowe święta. Serdecznie zachęcam do tego tekstu. Rota i Nowowiejski, czyli kilka słów o patriotyzmie i wierze w Boga. Oprócz tego, moi drodzy, warto podkreślić, że kończy się Rok Miłosierdzia i ten Rok Miłosierdzia był związany z taką inicjatywą w naszej gazecie. Pisaliście do nas listy, a my ogłaszaliśmy różne potrzeby ludzi, którzy próbują sobie radzić w życiu, ale jest im ciężko. I spotkaliśmy się z niesamowitym odzewem naszych czytelników. O tym, na ile Wy pomogliście biednym ludziom w ciągu tego Roku Miłosierdzia, będziemy jeszcze pisać, ale już w tym momencie chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy się włączyli, zarówno opisując trudne sytuacje, jak i tym, którzy swoimi środkami materialnymi, a czasami pomocą osobistą, pracą wsparli tych wszystkich potrzebujących. I wreszcie na koniec jeszcze nie może zabraknąć tekstu, który w miesiącu listopadzie musi być obecny. Wspominamy tych, którzy odeszli. Ten rok zaznaczył się odejściem wielu ludzi znanych. Część z nich była bardzo blisko Kościoła, wręcz w Kościele, po uszy. Inni może mniej blisko Kościoła, mniej zaangażowani, ale swoją postawą życiową byli ważnymi osobowościami w naszym kraju. Nasza koleżanka redakcyjna takich kilka osób tutaj przypomniała, które były instytucjami w życiu społecznym, a także w życiu Kościoła. Serdecznie zachęcam, aby wrócić do nich myślami. Moi drodzy, nasz nowy opiekun, biały orzeł w koronie, Polska, Bóg, honor, ojczyzna, miesiąc listopad. To są dla nas ważne treści. Szczęść Boże.